Dzień dobry Państwu, witam na portalu radomsko24.pl. Witam dzisiaj mojego gościa, pan Robert Hanula. Witam serdecznie. Witam I serdecznie. teraz dodam, prezes, tak nieoficjalnie podobno, jak mówiłeś, Bardzo. ale opiekun uczniowskiego klubu sportowego, koszykarskiego klubu sportowego w Radomsku. Przyznam się zupełnie szczerze, drodzy Państwo i Tobie, że tak, słyszałem o piłce nożnej oczywiście w Radomsku, o siatkówce Metprim, słyszałem o tenisie stołowym, ale że w Radomsku również uprawiany jest sport pod tytułem koszykówka, to nie słyszałem. Okej. Nauczka na przyszłość, żeby być bardziej rozpoznawalnym tutaj u nas w mieście. Generalnie, jeśli chodzi o koszykówkę, to korzenie tutaj tego sportu w Radomsku sięgają lat 90., bo z tego co kojarzę, pierwszą taką drużyną, która miała takie, powiedzmy, właściwości zawodowe, to nazwijmy, było PUJ S.A., a później było to zmienione na Junak Radomsko i ta nazwa gdzieś tam w środowisku, powiedzmy, koszykarskim istniała. Następnie w takich, powiedzmy, no, niejasnych dla nas okolicznościach klub w 2018 roku został zlikwidowany. Natomiast z racji tego, że kolega, który jest trenerem w obecnym klubie, był również trenerem w tamtej sekcji, no postanowił, że no nie jest w stanie, no nie jest tak lekką ręką tego wszystkiego no zostawić i powziął decyzję, że spróbuje prowadzić to samemu. I uczniowski koszykarski klub sportowy w Radomsku został reaktywowany, tak? W Do, 2018 znów? dokładnie tak, w 2018 roku na zupełnie innych zasadach. Wstępnie prowadził to trener Łukasz Cichuta wraz z pierwszym prezesem, panem Piotrem Podarą. Powiedzmy po 2 latach pan Piotr no, postanowił rozwijać się na innych obszarach. I z racji tego, że bardzo cenię i darzę dużą sympatią Łukasza Cichutę, postanowiłem na jego prośbę zająć się od strony takiej, no powiedzmy, dokumentacyjnej prowadzeniem klubu. Co nie ukrywam, że dla mnie było takim dosyć dużą nowością. Niemniej jednak, z racji tego, że mam też synów, którzy myślę, że coś tam powiedzmy z tego sportu wyciągną, nie było innej opcji, jak tylko Czyli pomóc. pracujecie z chłopcami w jakim wieku? Z Nie tylko chłopcami czy z Z dziewczynkami? chłopcami, No właśnie. mamy również dziewczynki i dziewczęta. Generalnie nasze sekcje podzieliliśmy w następujący sposób. Podzieliliśmy to na klasy. Mamy klasy 1-3, mamy klasy 4-7, szkoły podstawowe i sekcje dziewczyn w miksie wiekowym. Generalnie na naszych zajęciach zdarzało się, że na jednej, powiedzmy, grupie treningowej było 35 dzieciaków, co przy warunkach, które my mamy, trenując na hali miejskiej, no, stanowiło nie lada wyzwanie, ponieważ okiełznać taką grupę, no to może tylko i wyłącznie trener Łukasz No Cichuta. dobrze, mamy koniec prawie roku 2023, od 5 lat gracie w koszykówkę. Czy możecie jakimiś sukcesami się pochwalić, czy to jest typowa taka rekreacja, żeby faktycznie dzieciaków i młodzież wyciągnąć z domów, z komputerów, zainteresować ją daną dyscypliną sportu, a później co oni z tym zrobią, to już. Już odpowiadam. Generalnie po tym, jak ja objąłem, powiedzmy, stery w prowadzeniu klubu, naszym założeniem było, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, bo po pierwsze nie mieliśmy czym, nie mieliśmy za co. I też o tym sporcie w Radomsku było naprawdę niewiele słychać. Konkurencja na mieście jest dosyć duża i tutaj nie ma co ukrywać. W kontekście innych dyscyplin Tak, sportowych? dokładnie tak. No nigdy nie wygramy z piłką No na nożną i pewno. na pewno nie staramy się rywalizować, a raczej czerpać dobre praktyki od Akademii Piłkarskiej, które tutaj mamy. W międzyczasie pojawił się też dosyć duży gracz w postaci siatkówki. Natomiast dla nas taka rywalizacja, która jest zdrowa na zasadzie podpatrzenia, powoduje, że my staramy się patrzeć małymi krokami w przyszłość i realizować spokojnie te cele, które sobie stawiamy. Ale bo zastanawiam się, co miałeś na myśli, mówiąc o tym, że rywalizacja, czyli nawzajem takie, nie wiem, czy to użyję dobrego określenia, wyciąganie sobie zawodników, no bo To jeżeli może. ktoś faktycznie interesuje się tą koszykówką, to będzie grał w koszykówkę, on nie będzie patrzył na siatkówkę, To nawet nie? może nie chodzi o to, że gdzieś ktoś cudzysłowie No podkupuje właśnie, sobie zawodników, bo tak. to absolutnie nie jest ten etap. Raczej tutaj dzieci naturalnie idą do sportu, który jest im znany, który w moim mniemaniu jest
łatwym sportem. Koszykówka jest sportem technicznym i tutaj nie tylko trzeba używać rąk, nóg, ale też trzeba patrzeć przed siebie. Należy być wszechstronnym, jeśli chodzi o kozowanie prawą, lewą ręką, więc Dokładnie tak. Więc w pierwszym, że tak powiem, styczności dzieci z tym sportem, no może się okazać, że dzieciaczki, no nie wiem, wiążą sobie nogi na supeł, potykają się o linię. Natomiast dając im możliwość regularnego trenowania i trenowania w opcji na początku zabawy, wdrażając te aspekty techniczne koszykówki. Widzimy, że już po kilku miesiącach no nasi zawodnicy naprawdę łapią i mają, że tak powiem, dylemat rzucać prawą czy lewą ręką. I to był taki nasz, powiedzmy, pierwszy plan, żeby w pierwszej kolejności propagować tą dyscyplinę, zobaczyć, jak wygląda rynek, czy jest w ogóle na to zainteresowanie. A jest? Jest. Powiem szczerze, że gdy wystartowaliśmy z taką oficjalnym naborem, okazało się, że przebiliśmy setkę dzieciaków, które chciały u nas trenować. Wiadomo, że dochodzą kwestie rotacji, wymian, zmiany, że tak powiem, postrzegania, czy to jest ten sport, który chciałbym uprawiać. Niemniej jednak na wystartowanie klubów w ramach propagowania tej takiej, powiedzmy, dobrej zabawy i pasji, 100 dzieciaków na pierwszy nabór dla nas Mistrzostwo Świata. Bo dzięki temu mogliśmy dalej rozwijać i zobaczyć, no nie w którą stronę możemy iść. I sprawa też bardzo ważna, chociaż nie zawsze ktoś chce o tym mówić, ale sprawa, jeżeli chodzi o finanse, bo to jest chyba też wam potrzebne i w jaki sposób się utrzymujecie, tak. A może z tego miejsca warto zaapelować, może ktoś chciałby być takim, no nie wiem, sponsorem. Okej, już wyjaśniam. Tutaj działamy na zasadzie stowarzyszenia, czyli tak de facto jesteśmy na, że tak powiem, prowadzimy klub na zasadzie składek rodziców. Niemniej jednak jesteśmy w kilku, że tak powiem, projektach, które pozwalają nam nabyć dofinansowanie i tutaj bardzo mocno chciałbym podziękować firmie Dotacje Sportowe, która nas prowadzi i pozwala te granty zdobywać. Więc początek był trudny, bo początek mieliśmy taki, że byliśmy na minusie. Po pierwszym roku udało się wyjść mocno do przodu. Ten rok myślimy, że zamkniemy z bardzo dużym zapasem, jeśli chodzi o budżet i tym samym już myślimy, jakie projekty chcielibyśmy zrealizować. Na pewno jednym z nich będzie obóz. Nie, jakie do tej pory sukces? Jest chyba Liga Wojewódzka, tak? Tak, natomiast my postanowiliśmy, że nie chcemy dzieci zniechęcić i dawać ich od razu na głęboką wodę właśnie do Ligi Wojewódzkiej, ze względu na to, że jednak mimo, że my zaczęliśmy wcześniej, bo zaczęliśmy już od dzieciaczków, które przyszły do nas na treningi, będą w pierwszej klasie, więc one po dwóch latach są w trzeciej, niektórzy już w czwartej i tak dalej, więc naszym celem było, żeby je spokojnie przygotować pod kątem technicznym, robić w międzyczasie jakieś sparingi. Również zapisaliśmy się do udziału w projekcie zwanym Mini Basket Liga, która jest organizowana na terenie Łodzi, gdzie startuje bez mała 40 drużyn, więc wszystko po to, żeby te dzieciaki mogły się zaznajomić z zasadami gry w koszykówkę, z rywalizacją, niejednokrotnie z zespołami, które są silniejsze, ale wszystko po to, żeby móc wystartować w lidze, będąc przygotowanym na ewentualne takie już mocniejsze granie. A czy nabór jest tylko w określonych miesiącach roku? Czy jeżeli dzisiaj ktoś po tej naszej rozmowie, którą wysłucha, pomyśli o tym, no chciałby, dziecko chciałoby, młody człowiek trenować koszykówkę, może się zgłosić do was? Już odpowiadam. Generalnie nabór prowadzimy dwa razy do roku. I w pierwszej kolejności dbamy o to, aby w sezonie tym jesienno-zimowym zabezpieczyć sobie najmniejsze, najmłodsze roczniki, by móc z nich budować na kolejne sezony. Więc zazwyczaj robimy kampanię naborową w okresie połowy sierpnia aż do końca września. Zdarza się, że kiedy widzimy, że mamy jeszcze możliwości, aby tych zawodników, zawodniczki jeszcze do nas mogły dołączyć. Robimy to w sezonie zimowym. Tak de facto generalnie nie ma czegoś takiego, że komuś odmawiamy, tak? Wiadomo, że trzymamy się pewnego rodzaju gdzieś tam tych poziomów, jeśli chodzi o wiek. No i chcemy, aby te grupy były skonsolidowane, tak? Więc jeśli stawiamy, że mamy klasy trzecie bądź piąte i tak dalej, to w tym kierunku staramy się nabory organizować. Treningi odbywają się gdzie? Treningi odbywają się w hali miejskiej, hala sportowa nr 6, Królowej Jadwigi, ulica. Odbywają się od poniedziałku
Do piątku. Codziennie? Codziennie, tak. Mamy do dyspozycji dużą halę, pełnowymiarowe boisko, możliwość regulacji koszy pod właśnie tych najmniejszych dzieciaczków. W związku z tym, że w mini basketlidze i w tych początkowych sezonach rozgrywkowych dla tych dzieci kosze są obniżane na 2,80. Więc my też jak gdyby patrzyliśmy z perspektywą, że... A jeśli... to normalnie kosz jest na jakim? 3,05. Tak. A tutaj to jest ten kolejny aspekt, że nie robimy... na wariata, wiedząc o tym, że no dzieciak, który nie ma warunków takich ergonomicznych, no nie dorzuci piłką, która jest raz o jego wadze, dwa, że na wysokość 3,05. No więc... tak, i teraz biorąc pod uwagę na przykład, że dziewczęta, jest taki okres rozwoju, że dziewczęta są i wyższe od chłopców. Dokładnie. W danym wieku, to trochę też to może zaburzać. Tak, natomiast tutaj poszliśmy w ten sposób, że w treningi dla poszczególnych grup są w określone dni. Dla przykładu w poniedziałek o godzinie 19 do 20:30 trenują te grupy, nazwijmy je starsze, czyli klasy 4-7. We wtorki i w czwartki są te dzieci z najmłodszego naboru, czyli klasy 1-3. Również dziewczyny, w zależności od tego, w której powiedzmy kategorii wiekowej są. Mam nadzieję, Robert, że dzisiaj po tym naszym pierwszym spotkaniu wielu radomczan usłyszało, że jest również uczniowski koszykarski klub sportowy w Radomsku. I jeszcze chyba może tych, którzy są zainteresowani tą dyscypliną sportu, przybędzie. No ja serdecznie zapraszam. Koszykówka ma swoje historie tutaj w naszym mieście. Ja jestem wychowany na latach 90., więc kwestie VHS-ów i to, jak wyglądał NBA w tamtych czasach, no to odcisnęło na mnie naprawdę duże pozytywne piętno. Wiemy, z kim rywalizujemy i z czym, z jakimi czasami, natomiast nie poddajemy się, bo widzimy, że te małe wysiłki przynoszą nam naprawdę duże sukcesy. Oto mówił Robert Hanulak, prezes, opiekun uczniowskiego klubu sportowego koszykówki w Radomsku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Za rozmowę. To na pewno była pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa na portalu Radomsko24. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Spotykamy się poniedziałek, środa, piątek, 19:45. Przypominam, program W temacie. Do usłyszenia.